Cześć z tej strony Skylark, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Wam, jak zrobić miniaturkę do filmu na YouTube. Miniaturka, czy też inaczej, thumbnail, to jest tak jak widzimy tutaj, to są właśnie miniaturki na YouTube. A więc zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest przejście na stronkę canva.com. Kiedy już jesteśmy na stronce canva.com, musimy się zarejestrować, jeśli jeszcze konta nie posiadamy lub jeśli już mamy konto na tej stronce, wystarczy się na nie zalogować. Po zalogowaniu się, tutaj z lewej strony mamy taki oto przycisk. Należy w niego kliknąć, i następnie w tym oto polu należy wpisać YouTube. Jak widać, od razu po wpisaniu słówka U znalazło mi tutaj dostępne szablony. W związku z tym, że chcemy zrobić miniaturkę, należy wybrać tą oto opcję, czyli YouTube Thumbnail. W tym momencie otworzył nam się tutaj e, odpowiedni rozmiar, i po lewej stronie mamy różne szablony miniaturki do YouTube. Wystarczy wybrać tutaj z lewej strony taki szablon, jaki nam się podoba. W momencie, kiedy na niego klikniemy, od razu zostanie on załadowany. Dajmy na to, ja wybiorę ten oto szablon. No i teraz e, wszystko wygląda dosyć prosto. A mianowicie, w tym oto miejscu możemy oczywiście wpisać własny tekst. Czyli, dajmy na to, ja może wpiszę tutaj Filipiny, a tutaj na dole raj na ziemi. Oczywiście, tekst możemy powiększyć lub zmienić czcionkę. Wystarczy na tekst kliknąć, i tutaj u góry mamy różne opcje. Pierwsza z nich to jest oczywiście czcionka. I możemy wybrać dowolną czcionkę, jaką chcemy. Wystarczy na nią kliknąć, i już czcionka jest wybrana. Kiedy już ustawimy daną czcionkę, kolejna rzecz, którą możemy zmienić, to jest rozmiar. Czyli jeśli chcemy większy lub mniejszy napis, możemy tutaj zmienić rozmiar. Następnie mamy kolor, czyli możemy dowolnie zmienić kolor naszego tekstu. Dajmy na to, ja zostawię go jako biały. Następnie, w zależności od ciągi możemy zrobić tekst pogrubiony kursywą, zmienić wyśrodkowanie. Kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to zmiana tła tego to prostokąta. Wystarczy na niego kliknąć, i następnie tutaj u góry możemy zmienić kolor. Wystarczy na dany kolor kliknąć i automatycznie zostanie on zmieniony. Jak klikniemy tutaj w plus, możemy samemu wybrać dowolny kolor. Dajmy na to, ja wybiorę o taki niebieski i taki sam niebieski wybiorę dla tekstu. Czyli klikam sobie w to oto miejsce i następnie wybieram ten niebieski, który już tutaj ustawiłem. Zmienię to może na ciemny, zielony. Ok, ciemno-zielony jest już ustawiony. No, i teraz kolejna rzecz, czyli obrazek, który mamy w tle. Wystarczy na niego kliknąć. Wciskamy Delete i teraz możemy tam ustawić dowolny obrazek, który chcemy. Czyli jeśli mamy już obrazek, który chcemy ustawić jako thumbnail gdzieś u nas na komputerze, wystarczy tutaj z lewej strony wybrać Uploads i następnie wybrać opcję Upload an Image i go zaimportować. Natomiast możemy także znaleźć dowolny obrazek w internecie. W tym celu zjeżdżamy tutaj niżej do tych trzech kropek, klikamy tutaj i następnie z tej listy wybieramy Pixabay. Pixabay jest to serwis z darmowymi zdjęciami, które można używać do dowolnych celów. No i teraz tutaj u góry należy wpisać to czego szukamy. Czyli w moim przypadku będą to Filipiny. Oczywiście to czego szukamy należy wpisać po angielsku, czyli Filipiny to jest Philippines. Klikamy enter i już znajduje mi różne zdjęcia z Filipin. Dajmy na to, ja wybiorę to to zdjęcie. Po wybraniu należy je oczywiście rozciągnąć tak, żeby zajmowało tutaj cały ekran. I kiedy już je rozciągniemy, klikamy tutaj w tą oto opcję, czyli pozycja i następnie klikamy tutaj backward. W tym momencie przesunęliśmy to nasze zdjęcie do tyłu. No i jak widać, w tym momencie ten nasz thumbnail, czyli nasza miniaturka jest już praktycznie gotowa. I teraz pozostaje nam tylko ją zapisać. W tym celu klikamy tutaj u góry Download. Następnie tutaj należy wybrać właśnie PNG. I klikamy Download. W tym momencie nasza miniaturka jest przygotowywana do pobrania. I jak widać, w lewym górnym rogu tutaj już nasza miniaturka jest pobierana. Wystarczy kliknąć Zapisz. I w tym momencie nasza miniatura została pobrana na komputer. Możemy ją otworzyć lub uploadować na YouTube, żeby użyć na dowolnym filmie. I na dziś to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby kliknąć łapki w górę, subskrybować nasz kanał i zostawić jakiś pozytywny komentarz. Dzięki i do usłyszenia.